Ile razy Judo przyjechał, to jeszcze ostatnio, właśnie ostatnie lato, co później już na jesienie przyjechał, bo mój brat ożenił się tutaj w Polsce i przyjechała Janka bratowa i Józio i ksiądz Kral i ja, poszliśmy na cmentarz i poszliśmy później do lasu i na takim kanale usiadliśmy i Kral opowiadał całe jego to, jak napadły wtedy, my wtedy z Antosią też byliśmy na kozakach w koście, jak napadli banderowcy i ten Niemcy wtedy uratowali, bo było w AK ten gościński inżynier, on był, zdawało się, że służy Niemcu, a on był oficerem AK. A major ten... Pan Gościński się nazywał. Nie, Gościński. Gostyński. Gościński. Gościński, będzie się myczać i się mylą ten. On nie Gościński, o Gościński. No Gościński, dobra, dobra, dobra. Pan niech poprawia, bo ja z nazwiskami mogę tam jakieś... Bo... Ale to pamiętamy, że Kral nam opowiadał i że ktoś go dowiedział się, że on wraca, wjechał i żeby wracał do Słoczowa. On mówił, gdzie moi ludzie, tam ja będę. I przyszedł do kościoła, myśmy też weszli do kościoła z dziećmi małymi, tam aż na chór pochodzili, a tutaj. Bo się bali, że napadną. Całe szczęście, że właśnie ten go zawiadomił, a major też później go powiesili w Lwowie. Był Ślązakiem, był właściwie dowódcą tajnym AK. No i on sprowadził Niemców za... ja to tylko wiem, co opowiadał, bo tam nie była. Za, między cmentarzem, a tam zatrzymali tą całą... SS ukraińskie było właśnie takie małe. One były 100 razy gorsze niż SS. Ten, moja przyjaciel, taka już nie żyła we Lwowie, opowiadała, jak oni wychodzili, ona w powstaniu warszawskim wychodzili z piwnic i właśnie taki sobie bawił się, postawił ich po ścianę i dopiero major jakiś niemiecki ich uratował z takiej opresji, to była najgorsza, jakby się byli dostali, to tam by byli cały, wszyscy tak jak wymordowali tam, przecież zostało 12 ludzi, z tych stodołach pozapalali i tym. W każdym razie to był straszny przeżycia.